To jest podcast z serii Lubelska czwórka, forum intelektualistów, polityków, działaczy z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, poświęcony znaczeniu wspólnot międzynarodowych dla budowania więzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz znaczeniu i aktywności Polski w ramach struktur regionalnych. Podcast powstał w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie Dyplomacja Publiczna 2022. Dzień dobry, z tej strony Sławomir Kirdzik. Dzisiaj moim gościem jest pułkownik rezerwy Tadeusz Krząstek, wykładowca w Studium Europy Wschodniej oraz honorowy profesor Narodowego Uniwersytetu Akademia Ostrokska w Ukrainie. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Mamy grudzień, od lutego na terytorium Ukrainy trwają przerażające wydarzenia, a rezultaty rosyjskiej inwazji na ten kraj skłaniają nas do myślenia o wielu rzeczach, i jedną z tych rzeczy jest kwestia bezpieczeństwa, współpracy militarnej. Dlatego na początek chciałbym pana zapytać, jak do lutego 2022 roku wyglądała współpraca militarna pomiędzy trzema krajami wchodzącymi w skład inicjatywy Trójkąta Lubelskiego, czyli Polską, Litwą oraz Ukrainą. Myślę, że najpierw powinniśmy odnieść się tutaj do, do historii. Jak to się układało? No, bo są tutaj niezwykle ciekawe dla nas wnioski, a przede wszystkim faktografia, która, powiedziałbym otwarcie, nie była szerzej popularyzowana zarówno w opracowaniach znanych mnie w mediach publicznych, a w wielu przypadkach są po prostu braki widoczne, czy nawet przekłamania. Myślę, że Należałoby się cofnąć tutaj do początku suwerenności państwa polskiego, a więc 1989 rok, kiedy pierwsze wolne wybory odbyły się w bloku państw wschodnich, państw socjalistycznych, państw należących do układu warszawskiego, wybrany przez opozycję premier nowego rządu. Tadeusz Mazowiecki w swoim ekspoze jednoznacznie określił cel polityki państwa polskiego, a więc przystąpienie do Unii Europejskiej, przystąpienie do NATO, do strefy euroatlantyckiej to była strategia rządu polskiego, ale również zostały określone cele dotyczące najbliższej naszej zagranicy, a więc współpracy z sąsiadami, w sytuacji, gdzie błyskawicznie zmieniała się sytuacja polityczno-militarna. Mam na myśli tutaj granicę zachodnią. Powstawało silne e, państwo niemieckie. Był duży znak zapytania, jakie te Niemcy będą w Europie, jakie będą wobec Polski. Warszawa, stolica, nowe władze dążyły do tego, żeby również ustabilizować w tej nowej sytuacji polityczno-wojskowej współpracę wzdłuż naszych granic, zarówno za granicą zachodnią, jak i za granicą południową. A cała granica wschodnia, no to dopiero miały naciągnąć bardzo burzliwe wydarzenia, których czytelne sygnały w postaci wystąpień w krajach bałtyckich, ogłaszanie deklaracji suwerenności przez Estonię, Łotwę, Litwę, a później... I pozostałe kraje byłego Związku Radzieckiego, to był czytelny znak, że również tam dojdzie do diametralnej zmiany sytuacji polityczno-militarnej, co faktycznie nastąpiło po rozpadzie Związku Radzieckiego w sierpniu 1991 roku. Myśmy dążyli do tego, żeby podjąć współpracę ze strefą euroatlantycką, z Europą i, i z NATO. Takich gwarancji pewnych nie mieliśmy dosyć długo. Dążyliśmy do tego, żeby podjąć na rzecz bezpieczeństwa, umacniania bezpieczeństwa w regionie współpracy ze stroną południową. I to stało się, gdy została utworzona Wyszehradzka Grupa na początku 1991 roku. No i bardzo ważne wydarzenie to utworzenie Trójkąta Weimarskiego w sierpniu 1991 roku i później podjęliśmy współpracę na ścianie wschodniej. Przypomnę, że 26 sierpnia w 1991 roku premier rządu polskiego Jan Krzysztof Bielecki wyraził gotowość naszego rządu do nawiązania stosunków międzynarodowych z Litwą na rzecz budowania bezpieczeństwa nowej Europy. A więc praktycznie trzy dni po ogłoszeniu przez Litwę niepodległości. Rozmowy z Litwą były wyjątkowo trudne i dopiero 26 6 kwietnia 1994 roku został podpisany traktat między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrej sąsiedzkiej współpracy. To była podstawa do dalszej współpracy w wielu dziedzinach, w tym również niezwykle ważnej dziedziny, jaką było bezpieczeństwo militarne. Chcę podkreślić także, że w 1995 roku 17 lutego prezydent Litwy Algirdas Brazałuskas, podczas wystąpienia w Sejmie Rzeczypospolitej, zaproponował utworzenie polsko-litewskiego wspólnego batalionu który byłby jednostką przygotowaną dla potrzeb służby Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale byłby bardzo ważnym takim czynnikiem stabilizacji sytuacji na, na pograniczu jednego i drugiego kraju. Byłby takim czynnikiem jednoczącym nas po tych bardzo burzliwych rozmowach dotyczących wspólnej historii. I ta jednostka miała być taką wizytówką nowego rozdziału w historii obu narodów, obu państw. I ten batalion został powołany Faktycznie 3 marca w 1997 roku, a po prawie dwóch latach było wtedy podpisane porozumienie pomiędzy rządem Polski i Litwy o utworzeniu wspólnej jednostki i faktycznie jego tworzenie rozpoczęło się w lutym 1998 roku. Doszło do podpisania umowy, która miała fundamentalne znaczenie dla dalszej współpracy Polski i Litwy. Chcę podkreślić, że w momencie, kiedy na służbie pokojowej w Kosowie znalazł się batalion. Polsko-ukraiński, Litwa poprosiła, żeby dołączyć do tego batalionu symbolicznie jeden pluton litewski. Chodziło o to, żeby podkreślić udział Litwy w tej misji pokojowej na Bałkanach. Myśmy wtedy otrzymali rolę ambasadora wobec Litwy, prowadząc ją do sojuszu. Myśmy od marca 1999 roku byli już w NATO, natomiast Litwa dopiero starała się i Polska była takim pomostem. Warto wspomnieć tutaj o współpracy naszych sił powietrznych. Coraz bardziej narastało zagrożenie ze strony Rosji, Rosja coraz bardziej naruszała przestrzeń powietrzną, czy próbowała naruszyć tą powietrzną rubież państw bałtyckich, państw i NATO również wykonując loty rozpoznawcze, loty prowokacyjne, więc tutaj loty na odstraszanie po kilka razy w tygodniu startowały nasze załogi, dochodząc do, do granicy i odstraszając rosyjskich pilotów. W momencie, kiedy zaczęło narastać zagrożenie ze strony Rosji po aneksji Krymu, rozpoczęła się wojna w Donbasie na wschodzie Ukrainy, a te trzy kraje zaniepokojone, w tym bardzo Litwa, która obawiała się inwazji zielonych ludzików. Sił specjalnych Rosji uważała, że Litwa będzie drugim krajem, który zostanie w kolejności zaatakowany po Ukrainie. Litwa podjęła również wysiłki w zakresie powrotu do tej idei utworzenia wspólnej jednostki składającej się z komponentów trzech państw. Zatem mamy rok 2014. Rozpoczyna się rosyjska operacja zbrojna na, na terytorium Donbasu, jest po aneksji Krymu, zaś Litwa realnie zaczyna obawiać się narastającego tak naprawdę zagrożenia. To napięcie cały czas narasta. Jak wyglądają działania właśnie po tym 2014 roku? To no już było zagrożenie bardzo czytelne, bardzo realne, którego siła natężenia Stopniowo narastała w miarę rozwoju działań wojennych na wschodzie Ukrainy. 19 września 2014 roku ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy podpisali umowę o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Określono jej etat na poziomie 4,5 tysiąca żołnierzy. Była to niezwykle ważna rzecz, po pierwsze, że został utworzony taki związek wielonarodowy drugie sytuacji bardzo krytycznej dla strony ukraińskiej była to niezwykle ważna pomoc w zakresie szkolenia kadry oficerskiej Brygada realizuje cały cykl szkolenia do dnia dzisiejszego bardzo efektywnie. No, dzisiaj jest to wielka pomoc dla państwa ukraińskiego, państwa, które toczy krwawą, śmiertelną wojnę z agresją rosyjską. W tym roku nastąpiło jak gdyby poszerzenie w sposób wymuszony, w sposób naturalny. Nie było to planowane początkowo, ale w pierwszych dniach wojny, w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę, do Polski przyleciała grupa pilotów. Grupa lotników ukraińskich, którzy przekroczyli granicę powietrzną naszą na samolotach IU-76 i na innych typach samolotów. Jest to liczna grupa licząca ponad 100 lotników. Zostali włączeni do, do sztabu tej właśnie wielonarodowej brygady lubelskiej, trójkąta lubelskiego. A pragnę podkreślić, że my mówimy, że nie jest to trójkąt lubelski, tylko to jest czworokąt lubelski, bo, bo widzimy w tym trójkącie dodatkowe miejsce dla suwerennej w przyszłości Białorusi. Na razie reprezentują ją uchodźcy, reprezentują ją u nas w kraju, ci, którzy nie pogodzili się z reżimem Łukaszenki. Jest to bardzo liczna grupa działaczy, również przedstawicieli. Przedstawicieli nauki obecnie, która pracuje na rzecz bezpieczeństwa. Ciekawe są kulisy współpracy wojskowej polsko-ukraińskiej. Generalnie to zaczęła się ona dopiero w 92 roku, ale pierwsze spotkanie oficerów Wojska Polskiego i armii tworzącej się Armii Ukrainy miało miejsce 30 września 1991 roku podczas obchodów Wiktorii Chocimskiej. W 1992 roku była pierwsza wizyta ministra obrony Ukrainy Konstantego Morozowa w Polsce, gdzie zostały ustalone takie ramowe cele współpracy wojskowej. Oczywiście było to możliwe podjęcie takiej współpracy w szerszym zakresie, gdy został podpisany układ o dobrosąsiedzkich stosunkach Polski z Ukrainą. To jest podstawa dalszej współpracy również w dziedzinie wojskowej. Myśmy w 1996 roku Roku podpisali z Ukrainą szereg niezwykle ważnych dokumentów. Przede wszystkim mam tu na myśli protokół o wspólnym kształceniu KAD zarówno w Polsce na polskich uczelniach jak i w Ukrainie. Oraz 6 maja w 96 roku w Dęblinie został podpisany protokół o współpracy lotniczej określający zasady ruchu lotniczego obu krajów. Rok później, na spotkaniu Ministrów Obrony Narodowej w Solinie, Minister Obrony Ukrainy, generał pułkownik Oleksandr Kuzmuk, zaproponował utworzenie polsko-ukraińskiego batalionu, i to zaczęło się formalizować w roku następnym. 7 czerwca 2000 roku w Jaworowie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie udziału tego wspólnego batalionu w misji NATOskiej w Kosowie na pograniczu Kosowa z Macedonią. Dużą formą współpracy był również udział sił ukraińskich w składzie wielonarodowej dywizji w Iraku. Gdzie Polska ponosiła odpowiedzialność, była krajem wiodącym, ponosiła odpowiedzialność za znaczący obszar Iraku. I myśmy mieli wtedy około 2400 żołnierzy, natomiast strona ukraińska miała dokładnie 640 żołnierzy. Była to Wielonarodowa Dywizja Centrum Południe. I w momencie, kiedy po Pomarańczowej rewolucji, drugiej rewolucji, prezydentem został Wiktor Juszczenko, ku zaskoczeniu strony polskiej, podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu żołnierzy z Iraku. I zmiana faktycznie nastąpiła w 2010 roku, gdy po prostu nowy prezydent Janukowicz uznał, że ten strategiczny wektor, jakim była Polska, jeden ze strategicznych wektorów, tych mnog mnogich wektorów strategicznych, przestał obowiązywać Ukrainę. Oczywiście nastąpił zwrot w kierunku Moskwy, Białoruś stała się strategicznym partnerem. My i kraje zachodnie zeszliśmy zesz na drugi plan. Wróćmy zatem do roku 2022. Na początku wojny bardzo często mówiło się o możliwym przystąpieniu do tego konfliktu Białorusi, a Białoruś już tutaj padła jako część inicjatywy Czwórki Lubelskiej, ponieważ o ile ten polityczny wymiar trójkąta lubelskiego, który łączy w pewnym sensie ze sobą Polskę, Litwę oraz Ukrainę, wykluczając jednocześnie reżim białoruski. Jednak co w momencie, w którym to czwarte państwo, o którym mówimy przy koncepcji czwórki lubelskiej, przystąpiłoby do wojny? W jaki sposób mogłoby to dzisiaj zmienić tak naprawdę przebieg tej wojny? Myśmy analizowali dzień 24 lutego, przedstawiłem opinię dotyczącą działania wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi i z kierunku północnego. A więc tych wojsk, które uderzyły na Kijów. Włamały się bardzo głęboko, bo doszły przecież na, na przedpola Kijowa. Białoruś udostępniła terytorium dla sił Federacji Rosyjskiej. Stąd z Białorusi wykonywano z baz naloty, uderzenia zarówno lotnictwa frontowego. Są to samoloty Su-24, samoloty MiG-29, Su-30 i inne. Oraz no, bardzo liczne szyki śmigłowców bojowych, śmigłowców szturmowych i śmigłowców desantowych. De facto bazy białoruskie no, stały się bazami rosyjskimi, a więc w jakim sensie e, Białoruś weszła do, do wojny. Nie było dowodów na to, że siły białoruskie, siły lądowe czy, czy siły powietrzne e, znajdują się nad granicą bezpośrednio nad granicą ukraińską i są przygotowywane do e, wejścia, do wkroczenia czy uderzenia z kierunku północnego, a przede wszystkim na obszar wołynia, a więc na kierunku łócki, następnie dalej w kierunku wschodnim, a więc już na przedmoście, na przedpola Kijowa, szczególnie niepokojące były tutaj oceny co do możliwości Białorusi wykonania uderzenia na kierunku Kowel Włodzimierz Wołyński, dalej Jaworów i Lwów, a więc odcięcia Ukrainy od najważniejszych węzłów komunikacyjnych. I dróg komunikacyjnych z Polską, jednocześnie można powiedzieć, że z NATO, z Europą Zachodnią, no bo przecież obszar Polski stawał się bezpośrednim obszarem, z którego żyło, można powiedzieć, podtrzymującą państwo ukraińskie w zakresie dostaw broni, sprzętu, amunicji, środków walki, ale również i medycznych i środków bezpośrednio dla, dla społeczeństwa ukraińskiego. Myśmy patrzyli, co zrobi Białoruś, analizując dane satelitarne wywiadu brytyjskiego, wywiadu amerykańskiego, wypowiedzi dyktatora białoruskiego Łukaszenki. Widać wyraźnie było, że był zaskoczony przede wszystkim oporem sił ukraińskich, stratami, jakie ponosiły wojska rosyjskie należy tu nadmienić, że setki a później tysiące żołnierzy ciężko rannych, żołnierzy, których ciała przywożono początkowo w chłodniach na Białoruś, budziły przerażenie, bo szpitale w strefie nadgranicznej, a już nie tylko nadgranicznej i centralnej, szpitale wojskowe, szpitale cywilne zapełnione były rannymi żołnierzami rosyjskimi, a kostnice zapełnione były setkami ciał poległych żołnierzy, no więc to budziło jakieś zastanowienie. Widać wyraźnie, że Łukaszenka się wahał. Był między Młotem i Kowadłem, silne naciski Kremla, kilkakrotnie wzywany na Kreml. Pierwsze te dwie jego wizyty, gdzie podniósł temperaturę, ogłaszając ćwiczenia, gotowość bojową armii Białoruskiej, a wskazywały na to, że naciski Kremla są skuteczne. Myśmy się zastanawiali, do jakiego stopnia te naciski będą skuteczne. Czy Łukaszenka definitywnie ulegnie tutaj poleceniom Putina? Czy będzie dojdzie do takiej sytuacji? że przyleci ekipa z, z Moskwy i w gabinecie posadzi go przed, przed kamerą i powie: Masz ogłosić stan wojenny dla armii, albo cię zabieramy, albo stajesz pod ścianą. Bo różne są warianty rozegrania takiej sytuacji przez dyktatora na Kremlu. Do tej pory. Jestem przekonany, że udało się Łukaszence stosunkowo łatwo lawirować pomiędzy Moskwą a Ukrainą. W zależności od siły nacisku Kremla rosła jego arogancja, jego sposób wypowiedzi pod adresem Ukrainy. Ruchy wojsk, czy ćwiczenia, czy ukryta mobilizacja, ale nie zdecydował się wystąpić zbrojnie jako siła u boku Armii Federacji Rosyjskiej. I myślę, że taki stan się utrzyma, chociaż dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ogłosił pełne sprawdzenie gotowości bojowej całej armii Białoruskiej. Tego typu działania są bardzo niepokojące i tym bardziej. Budzą one niepokój u nas w Polsce czy też na Litwie, czyli w krajach będących członkami NATO, będących członkami Unii Europejskiej, gdzie u nas od samego początku konfliktu przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje. Chciałbym wrócić do kwestii współpracy w ramach trójkąta lubelskiego, ponieważ o ile spędziłem już długie godziny rozmawiając na temat możliwości współpracy na gruncie akademickim, na gruncie społecznym, na gruncie politycznym, to jakie możliwości daje nam inicjatywa trójkąta lubelskiego na poszczycie militarnej? Po pierwsze, mamy tą wspólną brygadę. To jest bardzo mocne zacieśnienie współpracy. To jest również wspólna polityka wojskowa tych dwóch krajów. Mam na myśli Polskę i Litwę. Przede wszystkim Ukraina jest w zupełnie innej sytuacji jak oba wymienione kraje. To jest raz. Druga sprawa. Myślę, że wspólne stanowisko wobec agresji na Ukrainie, formy pomocy dla państwa ukraińskiego ze strony obu krajów poprzez tą brygadę, ale również i siły zbrojne, mam na myśli dostawy broni nowoczesnej, sprzętu amunicji, a także szkolenia wojsk, bo my szkolimy w kilku ośrodkach oficerów i żołnierzy ukraińskich, ale również szkolenie odbywa się na Litwie odbywa się również na Łotwie, bo jest to wysunięta rubież NATO, można powiedzieć rubież pogranicza. Zdajemy sobie sprawę, jeżeli nie będziemy mieli wspólnej polityki wojskowej wobec potencjalnego agresora, jakim może stać się Białoruś. Jeżeli nie będziemy wspólnie dążyli do zabezpieczenia tej wschodniej flanki NATO w oparciu o wsparcie krajów zachodnich, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Danii i innych krajów, które tworzą wielonarodowe brygady, te, które grupy batalionowe, które znajdują się na terenie krajów bałtyckich, na, w tym również na Litwie i, i również w Polsce. Myślę, że to jest taki czytelny znak wykładni politycznej naszych krajów, jak oceniamy zagrożenie nie tylko dla nas, ale również i do pokoju w Europie środkowej, a można powiedzieć szerzej w Europie. Jak w takim razie możemy powiedzieć przeciętnemu odbiorcy w Niemczech, ponieważ o ile my w Polsce oraz na Litwie rozumiemy, jakie jest zagrożenie, rozumiemy, jak w tym momencie wygląda sytuacja i społeczeństwa w naszych krajach mają zupełnie inne spojrzenie niż w krajach zachodnich? Dla przykładu, jak można na przykład przekazać takiemu przeciętnemu odbiorcy w Niemczech bądź Francji i pokazać mu, jaki jest rozmiar tego zagrożenia, że to jest zagrożenie realne w tym momencie? Ja myślę, że w tym zakresie robimy dużo my, kraje graniczne, ale przede wszystkim bardzo dużo robi Ukraina poprzez system medialny, pokazując ogrom zbrodni, jakie popełnia armia rosyjska. Przede wszystkim są to wyniki ataku lotnictwa, wojsk rakietowych, uderzenia z powietrza na kompleksy miejskie, kompleksy mieszkaniowe. Symbolem tej zbrodni jest atak na. Teatr w Mariupolu, gdzie doświadczeni oficerowie lotnictwa lecą na samolocie Su-24 po to, żeby rzucić bombę na teatr, w którym znajduje się 1200-1400 kobiet i dzieci. To jest symbol. Dzisiaj społeczeństwo medialne XXI wieku, internet, różne platformy poprzez łączność satelitarną pokazują, jak wygląda ta wojna. Że to nie jest wojna, wojna, która gdzieś tam jest w chmurze, jest to wojna, która Toczy się na polach pomiędzy jednostkami, czołgów, artylerii, ale jest to wojna, która niesie ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej. Jest to wojna, której symbolem są niebywałe zbrodnie wojenne. Od 1945 roku nie ma takich zbrodni. Mieliśmy do czynienia z falą zbrodni na Bałkanach od 1991 roku do 1995, ale rozmiar tych zbrodni jest nieporównywalny z tym, co dzieje się dzisiaj na, na wschodzie Ukrainy. Poprzez obraz taki medialny, taki przekaz możemy trafić do statystycznego Niemca czy Francuza, czyli tych społeczności, które są daleko na dzień dzisiejszy od frontu, nie bardzo czują zagrożenie Rosji. I myślę, że stopniowo stosunek do tego się zmienia, zarówno w Niemczech, we Francji, ale i w odległej Hiszpanii czy, czy Portugalii, no bo świadczą tutaj decyzje rządów tych państw w zakresie wsparcia dla Ukrainy. Już nie tylko w zakresie wsparcia humanitarnego żywność, leki, środki zabezpieczenia jakieś koce, namioty, prądownice ale również i w szerokim zakresie wsparcie bojowe dostawy nowoczesnego sprzętu. Gdzie świat zachodni początkowo długo wahał się, czy dać Ukrainie takie wsparcie, czekał na rozwój sytuacji. Dzisiaj sytuacja jest inna, no bo nie tylko władze, ale i społeczeństwa krajów zachodnich zaczynają doceniać zagrożenie dla pokoju w Europie, wyniki sondażowe, badań społecznych, czyli badań prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje opiniotwórcze w krajach zachodnich pokazują, że stopień zatworzenia tą wojną wzrasta w odniesieniu do początku marca. 2020 roku, lata, no i teraz na, na, na końcówce jest to znacznie wie, wyższy procent, tak to ocenia społeczeństwo niemieckie, francuskie czy, czy Wielkiej Brytanii, tutaj jest klasyczny przykład. Wspomniał pan o przekazie, który jest kierowany za pośrednictwem internetu do społeczeństw zachodnich jest jeden taki przekaz, jeden taki komunikat, który od samego początku wojny, od lutego tego roku, pojawia się non stop. Wiele osób, z którymi rozmawiam, które zajmują się obserwacją np. mediów społecznościowych, przestrzeni wirtualnej, określają to mianem fenomenu ukraińskiej armii. Czy jest pan w stanie powiedzieć, na czym to może polegać? Ja zajmowałem się armią ukraińską od 1991 roku. Jestem autorem tego dużego studium na temat polityki bezpieczeństwa i sił zbrojnych Ukrainy 91-2003. Byłem wielokrotnie w składzie delegacji wojskowych na Ukrainie miałem kontakty z generałami i oficerami Sił Zbrojnych Ukrainy. Byłem bardzo mocno zaskoczony tym, co się stało w 2014 roku. Konkretnie 28 lutego to noc spędziłem w Kijowie, gdzieśmy analizowali meldunki napływające z Krymu i ze wschodnich regionów Ukrainy, a byliśmy zaskoczeni bierną postawą Sił Zbrojnych Ukrainy na Krymie, bo przecież tylko jeden okręt podniósł banderę ukraińską i uciekł z Sewastopola, pozostałe bez walki z Przekazane Rosji, myśmy zaskoczeni byli brakiem woli walki sił zbrojnych Ukrainy w obronie swojej ojczyzny. Wtedy armia ukraińska liczyła około 160 tysięcy, przechodziła kolejny etap nie reorganizacji, tylko dekompozycji. Według ocen ekspertów ukraińskich, wtedy w 2014 roku, w lutym, zdolnych do walki było tylko 5 tysięcy żołnierzy. Więc niektóre jednostki. Mieliśmy przykłady w późniejszym okresie bohaterskiej postawy to jest obrona przede wszystkim Doniecku tej grupy cyborgów, spadochroniarzy, która jest symbolem, ale mieliśmy również Debalcewe i inne regiony, gdzie armia ukraińska poniosła bardzo dotkliwe straty w ludziach, w sprzęcie, pozostawiając również nowoczesny sprzęt zachodni. I teraz przyszedł okres od 2014 roku do 2022, to jest raptem 8 lat. Mamy do czynienia z zupełnie innymi siłami zbrojnymi. Jest to efekt długoletniego szkolenia prowadzonego przez zespoły ekspertów państw zachodnich na terenie samej Ukrainy. To jest jedna rzecz. I druga, szkolenia oficerów i żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy w krajach natowskich, w krajach zachodnich, zgodnie z naszą doktryną. To jest jeden czynnik. Druga rzecz to jest doposażenie armii ukraińskiej w nowoczesne środki walk. Począwszy od karabinów, poprzez artylerię lufową, artylerię rakietową, nowoczesne środki rozpoznania bezzałogowe, uderzeniowe, czyli te popularne drony, następnie swoje jeszcze no? Jeżeli popatrzymy na umundurowanie żołnierzy ukraińskich, to są całe jednostki ukompletowane według wzorów natowskich w mundurach kanadyjskich, w mundurach amerykańskich czy w mundurach innych krajów. Noktowizja, kamizelki puloodporne, hełmy kewlarowe. Brakowało tego, gdy rozpoczęła się wojna w lutym gwałtownie, ale armia ukraińska przystąpiła do mobilizacji i te potrzeby były wyjątkowo duże. Pragnę podkreślić przede wszystkim ducha, wolę walki. Ten kręgosłup moralny armii, armia ukraińska odzyskała w przeciągu kilku lat. Żołnierz ukraiński stał się na polu walki zdecydowanie silniejszy jak doborowe jednostki rosyjskie. Bardzo szybko zostały sformowane Jednostki samoobrony, takiej obrony terytorialnej. No to też jest wniosek doświadczenia, do studiów dla nas. Myślę tu o Polsce, ale nie tylko Polsce, ale również i innych krajach zachodnich czy krajach bałtyckich, że ta forma organizacji obrony narodowej no, musi być podniesiona do pełnego standardu bojowego. Siły zbrojne Ukrainy to są zupełnie inne siły, jakie znaliśmy z. 2014 roku. 24 lutego 2022 roku zmieniło się nasze spojrzenie na to, co dotychczas działo się na terytorium Ukrainy, ponieważ o ile my, osoby, które zajmujemy się tą tematyką, wiemy, że ta wojna nie rozpoczęła się 24 lutego tego roku, tylko rozpoczęła się już w roku 2014. Podłoża tego konfliktu możemy szukać jeszcze wcześniej. O tyle w lutym tego roku zmieniło się nasze postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Zmieniło się przede wszystkim podejście do tego. Jeżeli zaś chodzi o system bezpieczeństwa, w którym tak naprawdę my żyliśmy dotychczas, on uległ zmianie. Nie żyjemy w tej samej rzeczywistości, w której żyliśmy na początku tego roku. Proszę powiedzieć mi, jakie w związku z tym ze strony np. Na NATO powinny zostać podjęte działania w związku z tym, co się dzieje. Czy jest to dla NATO jakaś lekcja? Bezwzględnie. Ta szachownica bezpieczeństwa, e, jaka była w podzimnowojennym świecie po 91 roku, ona ulega gwałtownemu zburzeniu, a Rosja pokazała swoje prawdziwe oblicze, cele imperialne. Analitycy uważają, że Putin w czasie pierwszych lat swojej prezydentury uśpił państwa zachodnie. Wtedy zaczął marzyć o imperialnej pozycji Rosji, o odbudowie Związku Radzieckiego, BIS w granicach sierpnia 1991 roku, czego Zachód nie doceniał. Jednym z państw, które realnie oceniało politykę Kremla przygotowania do wojny była Polska, ale Zdania naszych ekspertów, nasze opinie nie były w takim zakresie brane pod uwagę jak dzisiaj przez polityków zachodnich, którzy mówią, że popełnili pomyłkę, że Polska miała rację. Czy musi ulec zmianie sytuacja? Uważam, że w kilku płaszczyznach. Pierwsza rzecz to strona militarna. To, co zaczęło się dziać od szczytu NATO w Walii we wrześniu 2014 roku, gdy podjęte zostały strategiczne dla nas dzisiaj decyzje, a więc Korpus Wielonarodowy Północ-Wschód, bardzo silna struktura natowska, został uznany za szpicę NATO. NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu lanki wschodniej. Kolejne decyzje, które zapadały, to jest wysłanie grup batalionowych do krajów. Wielonarodowych do krajów bałtyckich, Litwę, Łotwę i Estonię, gdzie państwami ramowymi są Wielka Brytania, Kanada czy Niemcy w odniesieniu na przykład do Litwy oraz wzmocnienie sił natowskich bardzo wzrasta, zwłaszcza w tym ostatnim okresie, o którym mówimy, również na terytorium Polski. No, na dzień dzisiejszy mamy na ziemiach polskich prawie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy nie są wierni, bo prowadzą szkolenie prowadzą Prowadzą pracę bojową zabezpieczającą wschodnią flankę NATO, to jest przygotowanie również bazy. Odpukajmy, żeby do tego nie doszło, ale dla potencjalnego kryzysu wojennego. Bardzo dużo. Uważam, że, że musi się zmienić również szachownica bezpieczeństwa świata, musi się zmienić formuła funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Bezpieczeństwa ONZ, siła nacisku. Państw państw na, na Rosję i na innych potencjalnych agresorów. Okazuje się, że kolejne restrykcje wprowadzane sankcje na, na Rosję po 2014 roku, sankcje wprowadzone przez Unię Europejską. Mamy już siódmy pakiet tych sankcji w sferze ekonomicznej w Sferze finansowej, przemysłowej, e, ograniczenia transmisji surowców strategicznych z Rosji, ropy i gazu. To są sankcje długofalowe. To są sankcje dające wymiar po kilkunastu miesiącach czy po latach. Że się zacznie to e, odczuwać, zacznie rozumieć, że nie może tak funkcjonować w społeczności międzynarodowej, ale potrzebne są sankcje inne, twardego nacisku na innego agresora. Czy świat dojrzeje do takiej sytuacji, że postawi twarde ultimatum Rosji, że jeżeli nie przestanie atakować infrastruktury krytycznej na Ukrainie, służącej ludności cywilnej, nie przestanie bombardować miast, e, dużych skupisk ludzkich, bloków, to NATO wprowadzi własną siłę zbrojną na Ukrainę? Takie decyzje muszą zapaść, żeby Rosja zrozumiała, że stoi przeciwko niej nie tylko Ukraina, kraje bałtyckie, Polska, ale stoi cała potęga współczesnego, demokratycznego świata. Świata, który domaga się pokoju. Świata, który domaga się życia w warunkach, które stworzyła epoka pozimnowojenna. Wydawałoby się, że ten świat jest uporządkowany na nowo, że to jest okres prosperity, swobody, rozwoju demokracji. Rosja przerwała, Rosja jest tutaj głównym czynnikiem destabilizacji sytuacji na świecie i mi się wydaje, że w tej chwili świat, państwa zachodnie w zdecydowanie większym zakresie doceniają to zagrożenie jak na początku wojny, mam na myśli koniec lutego czy marzec, kwiecień tego roku. Na koniec takie pytanie. Czy uważa pan, że to, co dzieje się dotychczas, działania podejmowane przez NATO, one wskazują, że następuje jakaś zmiana w myśleniu, właśnie w tym podejściu, na przykład do Rosji jako agresora? Dla mnie takim czytelnym tutaj symbolem jest zmiana decyzji Stanów Zjednoczonych w zakresie dostaw broni nowoczesnych. Mówiliśmy o heimarcach, które są symbolem potęgi armii amerykańskiej i zadają najcięższe straty armii rosyjskiej, zwłaszcza atakując jej zaplecze, magazyny broni, paliw, kolumny wojsk rosyjskich zdążające do linii frontu. A początkowo zakres tych był do 40 km. Później go zwiększono do 80. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych mówią: że Zezwalamy Ukrainie na prowadzenie ognia w dowolnej strefie, a więc jest to zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o stosunek Stanów Zjednoczonych do, do, do tej wojny, do dostaw broni. Ale chcę podkreślić, że takiej decyzji od prezydenta domagał się kongres. To nie jest już tylko sam prezydent Joe Biden, który tak ocenia sytuację, ale również stoi za nim już ogromne wsparcie w postaci kongresmenu. Państwo zachodnie początkowo, w czasie tej wojny, przyjęły taką, powiedziałbym, Minimalistyczną pozycję w zakresie wsparcia dla państwa ukraińskiego, dla jego sił zbrojnych. W rozwój rozwoju sytuacji, gdy Rosja pokazała prawdziwe oblicze tej wojny, niezwykle krwawej, gdy pokazała Ukraina falę zbrodni, jakie popełnia armia rosyjska, zmienił się stosunek również w krajach zachodnich. Przykładem tego jest Francja. Francja, która wysłała po kilku miesiącach pierwsze 12 super haubic Cezarów na Ukrainę. Dzisiaj jest ich już ponad 20. Każdy pocisk kosztuje 110 tysięcy euro. 12 tych haubic kosztowało prawie z zaopatrzeniem prawie 2 miliardy euro. Jest to ogromna kwota. Dania zrezygnowała z zakupu, z tego limitu, który miała otrzymać w tym roku od przemysłu francuskiego na rzecz przekazania haubic Ukrainie. Wielka Brytania, która przekazała bardzo nowoczesne nie tylko haubice, ale systemy obrony powietrznej. Klasycznym przykładem są Niemcy. Niemcy, które naciskane są przez opinię publiczną, tym również i stronę Polską, że są takie bierne, że pomoc ich jest mała. Ja bym do tego tak nie określał. Niemcy prowadzą wyjątkowo wyważoną i statyczną politykę. Pierwsze decyzje odnośnie dostaw broni dla Ukrainy to są z 27 lutego tego roku. Dostawie nowoczesnych Panzerfaustu, które bardzo sprawdziły się w czasie walk z bronią pancerną na przedpolach Kijowa. Bardzo nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej. Wyjątkowo nowoczesne haubice PZ 2000. To, o czym mówię, to świadczy, że te kraje wiodące, o których wspomniałem, nastąpiła w nich transformacja w stosunku do, do, do państwa ukraińskiego, ale również i inne kraje. Przykładem tego może być Holandia czy, czy Hiszpania, która wysłała nowoczesne wyrzutnie rakiet zmodernizowanych Hołków. Co prawda one były produkowane w latach 60. -tych, 70., -tych, ale Hiszpania dokonała. Daleko idące modernizacji tych wyrzutni, one dzisiaj się znakomicie sprawdzają tam na Ukrainie, w Donbasie, strącając nie tylko samoloty, ale te hipersoniczne rakiety, które wystrzeluje Rosja z okrętów na, na Morzu Czarnym, czyli są odpalane z bombowców strategicznych TU-95 czy TU-160. Miejmy nadzieję, że to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiam, że ta wojna, która toczy się od lutego, że już niebawem będziemy mogli mówić o niej w czasie przeszłym. Moim dzisiejszym gościem był pułkownik rezerwy Tadeusz Krząstek, wykładowca w Studium Europy Wschodniej oraz honorowy profesor Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrokska. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie. To był podcast z serii Lubelska Czwórka, forum intelektualistów, polityków, działaczy z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy oraz zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami w ramach tej serii.